Sylwetki polskich gangsterów. Przestępczy Lublin. Andrzej P., pseudonim Pierzo, był jednym z najsłynniejszych lubelskich gangsterów. Już w 1991 roku, jako niespełna 18-latek, zastrzelił na osiedlu Piastowskim w Lublinie 24-letniego Adama W. Motyw zabójstwa okazał się banalny. Pierzo podejrzewał, że znajomy ofiary porysował jego samochód, białe BMW. Adam W. zginął, bo stanął w obronie kolegi podczas szarpaniny, do jakiej doszło na lubelskim osiedlu. Po akcji na osiedlu Piastowskim Andrzej P. przez miesiąc ukrywał się przed organami ścigania. Został zatrzymany przez policję w mieszkaniu kolegi. Skazano go wówczas na 10 lat pozbawienia wolności. Jednak dzięki częstym przepustkom odsiedział tylko 4,5. Jak się prędko okazało, w jego przypadku resocjalizacja nie przyniosła wymiernych skutków. Po odzyskaniu wolności Pierzo wrócił do przestępczego procederu i razem z kompanami zaczął wyłudzać kredyty bankowe oraz towary na tzw. firmy słupy. Szybko zdobył też mir wśród lokalnych przestępców i z czasem stanął na czele gangu z lubelskiego LSM-u, grupy powiązanej z osławionym gangiem pruszkowskim. Banda, którą dowodził Pierzo, walczyła o wpływy w Lublinie z gangiem ze Starego Miasta. Śmiertelnym wrogiem Andrzeja P. był Andrzej Z., pseudonim Zwierz. To właśnie on miał odpowiadać za zamach na Pierza w marcu 1998 roku, kiedy to podłożono granat pod jego Mercedesem. Gangstera jednak ostrzeżono o podejrzanym ładunku znajdującym się w Róże Wydechowej. Mówi się, że wystraszony Pierzo uciekł z auta, zostawiając w nim swoje dziecko. Andrzej P. nie pozostawał jednak dłużny. Chociaż podejrzewano go o liczne zamachy na konkurentów, nie wszystkie zbrodnie udało mu się udowodnić. W 2005 roku Sąd Okręgowy w Lublinie nie znalazł wystarczających dowodów na to, by przypisać mu sprawstwo zbrodni z lipca 1998 roku. Sprawa dotyczyła strzelaniny w Ciecierzynie, gdzie pod jednym z dużych magazynów spotkali się członkowie wrogich gangów. Doszło do walki, podczas której Pierzo miał wydać Ukraińcowi Albertowi P., pseudonim Alik, polecenie zabicia jednego z gangsterów. Płatny zabójca bez wahania wykonał rozkaz Andrzeja P., wyjął broń i zastrzelił mężczyznę. Nie udowodniono mu także podżegania do innego zabójstwa. W 2000 roku Pierzo miał bowiem zlecić zamach na członka konkurencyjnego gangu Krzysztofa B., pseudonim Krzywy. Killer Robert R., pseudonim Pepe, za wykonanie zadania miał otrzymać 20 tysięcy złotych. Ofiara została ciężko pobita i trafiła do szpitala w Lubartowie. To właśnie tam płatny zabójca planował dokończyć egzekucję, jednak Krzywy kilka godzin wcześniej zamienił się łóżkami z innym pacjentem. Morderca wymierzył już nawet pistolet w stronę łóżka, jednak widząc przykrytego kocem przypadkowego chorego, nie strzelił i uciekł ze szpitala. Prokuraturze udało się natomiast udowodnić Pierzowi szereg innych przestępstw, w tym m.in. zlecenie zabójstwa członka konkurencyjnego gangu ze Starego Miasta. Do zamachu doszło w 2000 roku w jednej z lubelskich restauracji. Do Roberta Eł, pseudonim Zyzio, Piotr R., Pepe, oddał 5 strzałów przez szybę lokalu. Mimo ciężkich obrażeń mężczyznę udało się jednak uratować. Za zlecenie tego zamachu Pierzo został skazany na 13 lat pozbawienia wolności. Prokuratorzy, mający na co dzień do czynienia z Andrzejem P., opisywali go jako osobę brutalną i bezwzględną, która w bezkompromisowy sposób walczyła o wpływy i zyski z nielegalnych interesów z członkami konkurencyjnych gangów. Warto również wspomnieć, że Pierzo, wzorem śląskiego bossa o pseudonimie Krakowiak, próbował przed sądem symulować chorobę psychiczną. Podczas rozprawy w grudniu 2005 roku gangster zaczął nagle zachowywać się jak osoba niespełna rozumu, wykrzykując niezwiązane ze sprawą hasła na przemian ze śpiewaniem piosenek. Mimo to biegli orzekli, że jest on osobą poczytalną. Po uchyleniu wyroku przez Sąd Najwyższy w marcu 2009 roku Sąd Apelacyjny w Lublinie skazał go na 9 lat więzienia, a następnie połączył tę karę z innymi wydanymi wcześniej wyrokami i wymierzył mu 14 lat pozbawienia wolności. Andrzej P. odsiaduje obecnie wyrok w Lublinie, a mury więzienia opuścić ma dopiero w 2024 roku. Robert K., pseudonim Ciolo.
W latach 90. prasa pisała o nim bezwzględny bandyta, bestia gotowa na wszystko, numer jeden na liście najbardziej poszukiwanych przestępców. Policja uważała go za najgroźniejszego polskiego przestępcę. Robert K. dzieciństwo spędził na lubelskich Bronowicach. Szybko jednak dał się poznać policji jako sprawca drobnych przestępstw. Wkrótce zdobył szacunek w przestępczym podziemiu Lubelszczyzny i już na początku lat 90. skupił wokół siebie grupę gotowych na wszystko desperatów, z którymi zaczął dokonywać napadów. Związany był z gangiem Stare Miasto, grupą terroryzującą Lublin, która specjalizowała się w sprzedaży narkotyków, wymuszeniach i napadach. Ciolo po dokonaniu szeregu poważniejszych przestępstw w celu ukrycia się przed policją wyjechał ze swoimi wspólnikami do Niemiec. W latach 1992-1993 bandyci z Lublina dokonali za granicą wielu napadów, przede wszystkim na numizmatyków i kolekcjonerów antyków. Gdy napadnięci nie chcieli oddać precjozów, byli torturowani i mordowani. 12 września 1992 roku w Mannheim Ciolo razem z trzema wspólnikami wdarł się do domu bogatych Romów, których synowie uznawani byli za cygańskie książęta. Mężczyznę uduszono, zaś kobietę torturowano, przypalając żelazkiem. Po tym napadzie cyganie wydali na Roberta K. wyrok śmierci. Kolejną ofiarą Ciola był 91-letni kolekcjoner. Robert K., próbując zmusić staruszka do wydania kosztowności, przekazał broń swojemu wspólnikowi i kazał strzelać do żony mężczyzny. Kobieta została śmiertelnie postrzelona, a następnie zabito jej męża. Ciolo trafił na pierwsze miejsce wśród najbardziej poszukiwanych bandytów w Niemczech. Wyprzedzał nawet zamachowca podejrzewanego o terroryzm. Za granicą Robert K. zamordował także swojego wspólnika, Krzysztofa R. Kompan naraził się Ciolowi, bo namawiał jego ówczesną partnerkę, aby go porzuciła. Rozzłoszczony gangster podstępem zwabił Krzysztofa R. za miasto, a następnie zabił. Jego ciało zaciągnął na pole, owinął szmatami i podpalił. Do kolejnych brutalnych napadów bandy Ciola doszło już na terenie Polski. W 1993 roku Robert K. wraz ze wspólnikami dokonali napadu na dom w Markach. Postrzelono wówczas i skuto kajdankami emerytowanego policjanta ochraniającego posesję. Obezwładniono również gospodynię i pomoc domową. Bandyci zażądali wydania gotówki. Ponieważ otrzymana kwota wydawała im się zbyt mała, zaczęli torturować gospodynię, przypalając ją żelazkiem. Kobieta zmarła kilka miesięcy po napadzie. W marcu 1994 roku pod Słupskiem pracownicy hurtowni cytrusów zaproponowali Ciolowi skok na właściciela hurtowni, z którym nie mogli dojść do porozumienia. Mężczyznę zastrzelono w jego domu, a przypadkową ofiarą napadu stała się również jego matka. Bandytom nie udało się dostać do sejfu hurtownika. Ukradli jednak sporą kwotę niezabezpieczonej gotówki. Po tym napadzie Ciolo ukrył się na Ukrainie. Został zatrzymany latem 1994 roku w Dniepropietrowsku, a następnie deportowany do Polski. Proces Ciola dotyczący zbrodni popełnionych w Niemczech transmitowano w telewizji na żywo. Sądy dla Roberta K. okazały się bezlitosne. 53-letni dziś Ciolo ma na koncie kilka wyroków dożywocia oraz karę 25 lat pozbawienia wolności. Za łączny wymiar kary przyjęto dożywocie. Po roku 2000 lubelscy gangsterzy współpracujący dotąd z Pruszkowem działali już pod patronatem gangu Mokotowskiego. Rezydentem Mokotowa został Janusz P., pseudonim Jacek, człowiek, któremu przypisano współpracę z braćmi Niewiadomskimi i Jackiem K. Klepakiem, jednym z bosów Wołomina. Gangsterzy z Lublina zajmowali się handlem narkotykami, napadami na przedsiębiorców i ściąganiem haraczy. Obecnie banda ta jest niemal doszczętnie rozbita. Za kraty trafiło kilkudziesięciu gangsterów, a samego Jacka w listopadzie 2011 roku oskarżono o kierowanie gangiem w Lublinie, sprzedaż kilkudziesięciu kilogramów amfetaminy i czerpanie zysków z agencji towarzyskich. Po raz ostatni zrobiło się o nim głośno w kwietniu 2016 roku, kiedy to został zatrzymany w wyniku tajnej akcji CBŚP. 70-letni dziś Janusz P. odpowie przed sądem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami.